czyli się okowitą, czyli po prostu mocną wódką. Tylko non-stop nam urywa prąd. Uważam, że 100 zł za... Zapraszamy Was na drugą część Podlasia Kamperem. Jeżeli jeszcze nie widzieliście pierwszej, koniecznie wpadnijcie na kanał. W dzisiejszym odcinku zabierzemy Was w podróż do najpiękniejszego regionu Polski, który jest bardzo prawdziwy, dziki i nietknięty przez pęd życia. To najmniej zurbanizowana część naszego kraju, która ma wiele do zaoferowania. Pokażemy Wam polską Amazonkę, którą przemierzymy ruchomymi kładkami. W jedną i kilometr w drugą. Dobra, weź pociągnij się. Odkryjemy malowniczą krainę otwartych okiennic, zachwycającą swoimi barwami i przede wszystkim drewnianą architekturą. Oraz zwiedzimy miasteczko żydowskie, gdzie kręcono trylogię U Pana Boga. Jesteście ciekawi, co warto odwiedzić w województwie podlaskim? Jeżeli tak, zostańcie z nami do końca. My już jesteśmy w Narwiańskim Parku Narodowym, dokładnie w Śliwnie, ponieważ jest to początek kładki Śliwno-Waniewno. A główną atrakcją, jaką tutaj jest, to przyciągane kładki, pomosty. Tak jak zresztą widzicie teraz na filmiku, trzeba użyć własnej siły, aby przedostać się na drugą stronę. No fajna atrakcja, myślę, że to robi naprawdę wrażenie duże na turystach. Lecimy. Jak widzicie, bilety wstępu do Parku Narwiańskiego obowiązują przez cały rok. Tutaj najłatwiej chyba kupić po prostu przez internet, skanując kod QR. Bilet wstępu, udostępnianiu parku. Będziesz wędkował? Mhm. To nie. Biwakował? Mhm. Nie, sesja zdjęciowa. Kładka liczy 1100 metrów. Tak, no i możecie wejść albo od strony Śliwna, albo od Winiewna. My zaczęliśmy od Śliwna, zaparkowaliśmy tam auto. I fajna to jest trasa, bo na końcu, czyli w Winiewnie, jest tam sklep. Możecie sobie usiąść, wypić coś, zjeść coś, odpocząć chwilę i wrócić z powrotem do swojego auta. Także myślimy, że to jest chyba lepsza trasa w tą stronę. Dokładnie. Idziemy dalej. To nie jest takie hopsiu, ręce bolą. Ale bardzo fajne. Taka ciekawostka. Kiedyś, dawno temu, po dwóch stronach tego pomostu mieli swoje karczmy Żydzi. I musieli oczywiście podróżować w jedną i w drugą stronę, więc podczas tego raczyli się okowitą, czyli po prostu mocną wódką. Więc w jedną stronę jak jechali, pili na początku, żeby podróż była szczęśliwa. Jak już dojechali na drugą stronę, dopłynęli, to potem cieszyli się, że wszystko się udało, więc pili ponownie. Podobno bardzo duży mieli kiedyś tutaj ruch. Nic dziwnego. Narwiański Park jest jednym z najmłodszych parków, a potocznie ludzie nazywają to miejsce polską Amazonką. No, chyba nie trzeba przedstawiać, dlaczego tak się mówi, ze względu pewnie na te labirynty i wszystkie trzciny, które są tutaj dookoła. Niestety pan, który szedł przed nami... Jest na tyle inteligentny, że przyczepił do pomostu tą bojkę, ten pomost. Łańcuch po prostu. Zaczepił tak, żeby było mu wygodnie wyjść i niestety nie odczepił tego. I w tym momencie stoimy praktycznie pod autem. Została nam ostatnia kładka, ale nie możemy przejść, bo nie możemy tego odhaczyć. Więc trzeba czekać, stoimy aż ktoś... Stoimy tu już 11 godzin. 11 godzin. Więc trzeba czekać, aż ktoś stamtąd. Właśnie tutaj z drugiej strony też się zahaczyło i Maciek idzie ratować pana. Także jak będziecie tutaj... Także jak będziecie tutaj w Narwiańskim Parku pływać kładkami, pamiętajcie, żeby nie zaczepiać, bo ktoś inny potem nie będzie mógł przejechać dalej. Tam zaczepił i nie możemy się dostać z powrotem. O super, dziękuję panu bardzo. Już ciągnę.
coś w Śliwnie też jest sklep i zresztą jest tutaj obok, tylko jak przyjechaliśmy, po prostu on był zamknięty, więc cofamy to, co powiedzieliśmy tam. Ale i tak tamta trasa była fajniejsza, bo tam było piwko z nalewaka, można było sobie usiąść na ławeczkach pod parasolami, więc tam było bardziej ekskluzyw. Przenosimy się niecałe 60 km dalej, do trzech malutkich, pięknych wsi. Trześcianka, Soce i Puchły tworzą tak zwaną Krainę Otwartych Okiennic, która znana jest przede wszystkim ze względu na wyjątkową, drewnianą architekturę. Mieszkańcy od lat przyozdabiają swoje domy kolorowymi zdobieniami, okiennicami i rzeźbionymi w drewnie elementami. Podobno ten zwyczaj przywędrował do nas z Rosji, gdy te tereny były jeszcze pod zaborami. Kraina Otwartych Okiennic słynie nie tylko z tych cudownych chatek, ale też z charakterystycznych drewnianych, kolorowych cerkwi. W trześciance widzimy zieloną, natomiast w Puchłach niebieską, która uważana jest za jedną z najpiękniejszych w tamtych rejonach. Kolory świątyń, szczególnie w prawosławiu, są bardzo intensywne i soczyste, a przez to i wyjątkowe. Przypadkiem natrafiliśmy na takie ogłoszenie jak obiady domowe w stodole. Jest podany numer telefonu, więc zaraz zadzwonimy i może uda się spróbować takiego typowego podlaskiego domowego obiadu. Więc... Zwłaszcza, że jeszcze nic nie jedliśmy. No, lecimy zobaczyć, zaraz zadzwonimy. Ho. Słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Znaleźliśmy tutaj przy sklepie karteczkę obiady domowe w stodole i widzę, że od 13 Państwo są czynni. Mhm, a czy tutaj trzeba, nie wiem, jakoś się zapowiedzieć, czy pojawić się po prostu? Pojawić się po prostu, tylko non stop nam urywa prąd i nie wiem, co dzisiaj wyjdzie z tego gotowania. Okej, okay, ale jest szansa, że zjemy cokolwiek? No już my tak jakby mamy na tą 13 coś tam, tylko no też sporo rzeczy nie mamy. No, dobra, to nic w ogóle nie szkodzi. Super, to my niedługo się pojawimy. Dotarliśmy na te obiady domowe. Zamówiliśmy pomidorową, świeżynkę i babkę ziemniaczaną, czyli dwie tutejsze potrawy. No i musimy Wam powiedzieć, że nie jest to tanio. Za te trzy rzeczy i dwa razy kompo zapłaciliśmy chyba 90 zł, więc no też muszą mieć pewnie na tym biznes, no ale zobaczymy jeszcze jak smakują. Także czekamy. Przez brak prądu niestety babki nie uraczymy, ale spróbujemy ją zjeść w innym miejscu, więc zamiast babki zamówiliśmy gołąbka, ale nie zawijanego w kapuście, bo kapusta już jest w środku. Tego zobaczymy. Zobaczymy jak smakują. Bo one są w sensie pomidorowym takim, tak, prawda? Tak, no czy nie ma tego sosu płynnego, one po prostu były widać na pewno... leżały sobie w sosie. Smakują podobnie, ale jest różnica między klasycznym gołąbkiem. Pomimo tego, że tej kapusty w środku jest dużo, to smakują trochę inaczej. Ale dobre. Jak pomidorowa? Pyszna. Jest taka lekko zabielana śmietaną, czyli tak jak u mnie w domu lubiło się. Poprawna, pyszna pomidorowa. A ja mam łopatkę, świeżynkę, czyli łopatkę z cebulą, z dodatkami ogórkiem i ziemniakami gotowanymi. Ale bardzo dobra. Będąc na Podlasiu, nagrywamy również kulisy powstawania trylogii U Pana Boga, stąd nasze odwiedziny w Supraślu.
przy jednym z filmowych domów zachodzimy do uroczego baru Jarzębinka. Już będziecie w Supraślu i będziecie podążać śladami u Pana Boga, musicie koniecznie wpaść do baru Jarzębinka, który działa już prawie 20 lat. Jest tutaj cudowne jedzenie. Wszystkie opinie, wszyscy ludzie bardzo zachwalają. Dlatego stwierdziliśmy, że musimy koniecznie sprawdzić. I zamówiliśmy jednego kartacza i jedną babkę. Po jednej sztuce, bo zobaczcie, jakie to jest wielkie. A bar Jarzębinka znajduje się zaraz obok domu komendanta, które widzicie teraz właśnie na przebitkach. A tak a propos, jeżeli chodzi jeszcze o sam bar, odwiedziło to miejsce dużo znanych osób, które teraz właśnie widzicie, między innymi na przykład pan Makłowicz. Ja wiedziałem, że to będzie dobre. Boże, to jest takie delikatne, przepyszne. A sos kurkowy lepszy niż ja zrobiłam wczoraj w kamperze, ale naprawdę pyszne. Skoro mowa o filmie w reżyserii Jacka Bromskiego, to pora przenieść się do Tykocina, iście żydowskiego miasteczka. To małe miasteczko położone nad brzegiem rzeki Narew. Do czasów wojny jego ludność liczyła blisko 4000 osób, przy czym Żydów było 2000. W 1941 roku miała miejsce zagłada Żydów tykocińskich. W nocy z 25 na 26 sierpnia niemieccy oprawcy wywieźli do lasu w Łopuchowie i tam w brutalny sposób pozbawili życia około 2000 mieszkańców Tykocina pochodzenia żydowskiego. Spacerując po tym niewielkim miasteczku znajdziemy tu wciąż wiele nawiązań. Stare kamieniczki, tabliczki upamiętniające, knajpę z kuchnią żydowską oraz synagogę, do której właśnie wchodzimy. To jedna z najlepiej zachowanych w Europie XVII-wiecznych synagog i należy do najcenniejszych zabytków żydowskich Podlasia. To, że synagoga w Tykocinie przetrwała II wojnę światową, należy traktować w kategorii cudu. W czasach zagłady zniknęło wszystko, ale nie tutaj. Co roku tysiące młodych Izraelczyków odwiedza właśnie to miasteczko. Nic dziwnego. To niebywale magiczne miejsce, które trzeba zobaczyć będąc na Podlasiu. Ten region jest według nas jednym z najpiękniejszych w Polsce i skrywa wiele ciekawych miejsc. Człowiek żyje tu w zgodzie z naturą, która jest niesamowicie bogata i różnorodna. Jeżeli chcecie wyjechać gdzieś, by całkowicie się zresetować, z ręką na sercu polecamy Podlasie. Do następnego!